Dzień dobry, dzisiaj 12 odcinek podcastu Biała Gwiazda pod lupą. Dzisiaj moim gościem jest dziennikarz Lok Kraków Michał Knura. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Standardowo zaczniemy sobie od spotkania, które Wisła rozegrała. To właśnie to spotkanie z ŁKS-em. Wisła prowadziła 2-0. Ostatecznie straciła ta naprawdę 2 punkty. Jak pan ocenia te wydarzenia boiskowe? Myślę, jak żeby przygotować taką ocenę tego, ja bym jednak zrobił takie dwie analizy. Pierwsza oczywiście ta całościowa i to jest zdecydowanie strata 2 punktów, bo chyba już po raz 6 w sezonie, kiedy Wisła otwiera mecz, ostatecznie nie wygrywa, a po raz drugi u siebie prowadząc 2-0 traci te punkty. I tu niestety kolejne zdobycze uciekają. Może nie powiększyła się ta strata do tych miejsc 1-6, gdzie te zespoły są zainteresowane walką o awans do ekstraklasy, ale właśnie była okazja, żeby trochę odrobić i okoliczności tych pierwszych 45 minut sprzyjały. I tutaj w pełni rozumiem zawód kibiców, no bo po raz kolejny ziścił ten scenariusz, którego pewnie już nienawidzą, tak? I zastanawiam się tak, ile osób, widząc to prowadzenie 1-0, 2-0, 2-0, pomyślało, tak miało z tyłu głowy właśnie w sercu albo w umyśle, że o kurczę, jeszcze nie mówmy hop, prawda? Te słowa Czesława Michniewicza 2-0 to bardzo niebezpieczny wynik, więc tutaj na pewno, jeżeli ktoś liczył na taki bardzo duży impuls i od razu nie tylko jeżeli chodzi o grę, ale także o komplet punktów i przełamanie tej złej pasy, to nie może być zadowolony. Druga rzecz to są takie jaskółki, tak, które mimo obecnej pory jesiennej tą wiosnę w grze Wisły w postawie mogą zapowiadać i sprawić to, że do połowy listopada, kiedy się ta pierwsza liga skończy, że Wisła parę meczów jeszcze wygra, trochę punktów zdobędzie. To, co się mogło podobać, to szybsza gra mimo wszystko, mniej taka schematyczna. Były te dośrodkowania, o których mówił trener Sobolewski, bo przecież one przyniosły zagrożenia i przyniosły bramkę na 1-0. I było też, kolokwialnie mówiąc, więcej takiego jeżdżenia na tyłku. To często kibice o tym mówią, prawda, że piłkarze tam mają zap i 3 kropki, tak. Ale tu rzeczywiście to było widać. I co martwi, no po tym meczu to niestety zgaśnięcie w drugiej połowie. Nie wiem, czy ono wynikało z fizyczności, trudno to ocenić, ale też brak skuteczności, tak? Był w Chojnicach Rodado, który mógł tam wynik meczu otworzyć, teraz Rodado podawał, nie wykończył młody Talar, były jeszcze inne sytuacje. No i plus te błędy w obronie, tak? Jeżeli taki doświadczony gracz jak Basza całkowicie traci rywala na 5. metrze, wystawia dziwnie nogę, jakby po prostu chciał sobie rozciągnąć, zrobić, zaliczyć poranny jogging, a we wcześniejszych meczach zdarza mu się truchtanie, no to niestety powoli też dochodzimy do wniosku, że ten Basza to nie jest taki dobry transfer, jakiego się wszyscy spodziewali, bo tu kolejne kamyczki do jego ogródka można wrzucać. Jemu akurat nie można dać na usprawiedliwienie tego, że jest młody, niedoświadczony, no bo to jest jeden ze starszych zawodników w tej drużynie. Więc po tym meczu bardzo, bardzo mieszane uczucia i chyba trzeba to powiedzieć, co Radosław Sobolewski, no że oby było lepiej i dłużej iść tą drogą, która była w pierwszej połowie, nie zatrzymywać się gdzieś właśnie w połowie tej trasy, żeby kolejne mecze móc wygrywać. No właśnie, Wisła znowu traci bramkę po stałym fragmencie gry, czy po wrzutce, nieważne jak tam się to nazywa. No Radosław Sobolewski był odpowiedzialny w sztabie Jerzego Brzęczka za właśnie bronienie przy tych stałych fragmentach gry, no i tutaj nadal to kuleje. No ciężko sobie to jakoś logicznie wytłumaczyć, bo nawet jak już nie obrońcy, to chociaż ten Mikołaj Biegański powinien trochę więcej pomagać, a on
wydaje mi się, że jest przyspawany do tej linii. Jest przyspawany. Akurat w tym meczu nie było to aż tak bardzo widoczne, nie raziło, bo były jego gorsze występy pod tym względem. I choć oceniam, że bramki, które Wisła straciła, to głównie nie idą na jego konto, ale mógł pomóc. Tak? Często jest tak, że bramkarze są bohaterami i robią rzeczy takie ponad, tak? I dzięki temu ratują zespół. Biegański miał tą interwencję, kiedy w drugiej połowie obronił sam na sam, wychodząc z bramki, ale rzeczywiście jest cały czas problem z tymi dośrodkowaniami, z wyjściem po prostu. Myślę, że przede wszystkim z decyzją, tak? On jest jakiś taki zablokowany, tak jak przy tych rzutach karnych, które broni, cały czas postępuje tak samo. Tak samo brakuje mu jakby zmiany, trochę myślenia przy tych stałych fragmentach. Jeszcze zostając przy tej stracie właśnie ze stałego fragmentu, Radosław Sobolewski tak lekko, bo lekko, ale chwalił się, że Wisła tam jednak jest w czołówce tych drużyn, które najmniej tych goli tracą po stałych fragmentach, no i tak się akurat zdarzyło. Pojawiły się też takie sugestie przy tym drugim golu, wpis Mateusza Michniewicza na Twitterze, początkującego trenera, co by nie było, syna selekcjonera, że też piłkarze Wisły bardzo byli brani, że troszkę wyjść bliżej, że mógł ich trochę Biegański tam wypchać. Czy by to pomogło przy tym strzale Pirulo? Trudno stwierdzić, bo ten strzał był rzeczywiście dobry, ale no może mógł gdzieś się zahaczyć, tak? Ale to już są tylko też te nasze pytania. Był dobry ten strzał, ale Mikołaj Biegański zrobił najpierw ruch bliżej lewego słupka, a później nie zdążył właśnie złapać tej piłki prawą ręką, więc mam wrażenie, że ta bramka mimo wszystko no jest na jego konto. Jest na jego, chociaż to babol, tak? Jakby mógł zrobić więcej, ale gdzieś tam przy takich rozliczeniach byśmy powiedzieli, że nie jest to jakiś rażący błąd. No niestety przy tych ruchach bramkarzy, no to jest często już dla nich takie, prawda, samobójstwo. Tak. Kiedy już ten jeden ruch zrobią, to już nie ma szans potem wrócić. Kiedyś, całkiem niedawno, tak chyba Konopianka strzelił na Krękowi, też tam bramkarz zrobił ten ruch i też już nie było co zbierać. No to jest zbyt krótki czas na reakcję, żeby to potem naprawić. Może czas na Kamila Brodę w bramce Wisły? Ja jestem właśnie ciekawy tego zawodnika, bo no poza tym meczem z rezerwami Legii w Pucharze Polski, no w którym tak naprawdę nie miał co robić, troszkę w drugiej połowie, no i poza sparingami nie widzieliśmy tego gracza. To jest wiekowo podobny, też z doświadczeniem ograniem w Chojniczance. Tylko teraz pytanie, jakby jaką taktykę ma trener Łaciak i teraz trenerem Sobolewskim, tak? Bo być może ona się troszkę zmieniła po odejściu Jerzego Brzęczka. Czy jest zdecydowany numer jeden i dopiero zmieniamy, jak jest jakiś błąd bramkarza, albo przyjmuje tą taktykę, jak kiedyś miał Probierz, znowu wrócę do Krakowi, przepraszam, kibiców Wisły, ale tu mi się tu te porównania nasuwają, że powiedział, że nie ma jedynki, tak? Jest Chroszczo, Niemczycki i ja akurat nie jestem zwolennikiem takiego trochę rozmywania. Tu chyba tutaj u państwa Grzegorz Wójtowicz powiedział, że bramkarz ma być jeden, silna jedynka, a reszta ma walczyć, ale rzeczywiście, jak się popatrzy, że Wisła ma kłopoty z wygrywaniem, że Wisła te gole traci i ten Biegański w wielu meczach gra poprawnie, ale nie robi czegoś ekstra, to może by, tak, może by ten Broda zadziałał tak właśnie pozytywnie, że zacząłby coś, wbudował się jednym meczem i za tym też poszła drużyna, bo z Biegańskim to ja mam takie wrażenie teraz, jak kiedyś z Michałem Buchalikiem. Niby wiele nie zawala, ale też nie broni nic ekstra, prawda? Tak, broni to, co musi. I to jest jakiś tam mały problem. Nie wznosi się ponad taką przeciętność. A czasem mu się błędy zdarzają, bo przecież pamiętamy te mecze poprzednie przy Limont. Mam wrażenie, że Mikołaj Biegański to jest taka
trochę lepsza wersja Michała Buchalika, bo też jeden i drugi nie wychodzili z bramki, stali sobie gdzieś tam na tej linii. No tyle, że Mikołaj Biegański faktycznie te sytuacje sam na sam kilka razy już wybronił. Jak nie w tym sezonie, to w poprzednim, w Ekstraklasie jeszcze. No ale dobra, może zostawmy już tych bramkarzy. Chciałem chwilę porozmawiać o tym przygotowaniu fizycznym, bo tutaj każdy na to zwraca uwagę i z tego, co wiadomo, to testy też nie wyszły, te testy wydolnościowe w przerwie na reprezentację nie wyszły tak, jak powinny wyjść. No jest jakiś problem fizyczny jednak, myślę, że to było widać. Po tej straconej bramce na 2-1 Wisła trochę opadał po prostu sił i nie wiem, czy to jest czysto fizyczny problem, czy to gdzieś cały czas ten mentalny problem się pojawia w głowach? Z tego, co też u was tutaj mówił Bartek ostatnio, a on chyba jest najlepiej poinformowany w tych kwestiach, to te testy w jakimś jednym elemencie nie było jakoś super, te dwa były jako takie. No to jest bardzo, bardzo szeroki temat, tak? Tak jak my nie jesteśmy lekarzami, tak trudno się nam wypowiadać o tym przygotowaniu fizycznym, ale coś jest. Ja myślę, że w Wiśle jakby nie ma wielkiego problemu z tym, że piłkarze oddychają rękawami od 60 minuty, że to nie jest aż tak widoczne. Myślę, że to cały czas jeszcze ta psychika działa. Ja pamiętam, kiedy Wisła miała taką złą serię, to kiedyś Rafał Boguski w Ekstraklasie jeszcze mówił, że on jako zawodnik, który tam ma już 36 lat, ma problem z przyjęciem piłki, prawda? Że tak to wpływa ten ciężar tych meczów, które mają niewygrane. I myślę, że tu może być coś podobnie. Leszek, gdy ja... Jak się tak posłucha w środowisku, popyta, to z jednej strony jest chwalony, bo to jest też uczeń doktora Wielkoszyńskiego. To jest ta sama szkoła, z której korzysta Waldemar Fornalik. Dyja był przecież też w kadrze Nawałki, chyba u Sobola, także w Wiśle Płock. Więc jest on cały czas obecny, ale są też takie głosy, że nie do końca jakby, że jest inny duch czasu jest też w tych przygotowaniach, prawda? I tak naprawdę wszystko jest okej, jak my będziemy widzieć dobre efekty, tak? Jako tam kibice, wicedziennikarze. Jak nie ma wyników, no to wtedy się szuka tych różnych przyczyn, ale uważam też zdecydowanie, to chciałem podkreślić, że no Leszek Dyja i to przygotowanie fizyczne to nie jest największy problem Wisły teraz. Mimo wszystko takie mam wrażenie, bo Leszek Dyja też już Wiśle udowodnił, że potrafi przygotować piłkarzy. To były czasy, początki Artura Skowronka po tej zimie, którą przepracowali i Wisła wtedy świetnie wyglądała. Potem Skowronkowi urosło ego, jakby zdobył co najmniej 4 mistrzostwa z Wisłą i grał w Lidze Mistrzów. Zaczął sam kombinować, odsunął nie tylko Dyję, ale też innych trenerów i było z tym dużo gorzej po przerwie pandemicznej. Wisła się utrzymała, ale to już było takie ślimacze tempo, nie było już tego ognia, które było na początku 2020 roku, tam w meczach na przykład z Krakowią, tak? Jak wygrali przy Kałuży. A rzeczywiście już kończąc, to ta szkoła Dyi, no to jest taka podstawa właśnie tego doktora Wielkoszyńskiego i on na pewno jest zapatrzony w ten model pracy fizycznej, bo też przygotowując się dzisiaj do tego programu, to znalazłem taką informację, że tuż przed Euro 2016 Dyja wydał razem z innym trenerem od przygotowania mentalnego książkę. No i premiera tej książki nastąpiła 9 czerwca, więc dokładnie w 6. rocznicę śmierci Wielkoszyńskiego. Więc to widać, jak on też... był zapatrzony w tego trenera i tego lekarza, tego specjalistę i jak mu ufał. I myślę, że no on ze swojej drogi nie zejdzie. No ale mądrzy ludzie potrafią się też uczyć, tak? I nie można też cały czas powtarzać tego, co było przez lata. Można to postawić jako bazę, ale trzeba też wprowadzać jakieś nowe elementy i uczyć się na Także na błędach. Jeżeli miałbym jakiś kamyczek do ogródka Dyi wrzucić, to że ta Wisła
nie wygląda w jakimś procencie lepiej fizycznie po tej przerwie na kadrze niż przed przerwą. Że to tak naprawdę, że to tak naprawdę jest to samo, prawda? Że nie tak, jest tak fizycznie tragicznie, ale że nie popracowali jakoś tak, że po prostu wyszli i tak jak zachybali w pierwszym meczu z Piastem Gliwice, że po prostu chcieli zjeść tych rywali, rozszarpić, tak? I byli to w stanie zrobić. Pytanie jest też takie, na ile Jerzy Brzęczek tutaj dowodził, że tak powiem, tymi przygotowaniami fizycznymi, bo być może tutaj był jakiś problem, że może Leszek Dyja po prostu nie miał takiej wolnej ręki w całości, żeby przygotować piłkarzy. Może była sytuacja trochę jak z Arturem Skowronkiem. Być może. Ja tego nie wiem, więc nie chcę tutaj tak ferować wyroków. Ale jest to, myślę, okazja, żeby w piątek przed wyjazdem Wisły do Niecieczy i postaram się to zrobić, jeżeli będę na konferencji, zapytać trenera, czy Leszek Dyja ma jakby to poletko całe dla siebie i jemu tylko tutaj przedstawia to, co planuje i mówi, co ewentualnie trzeba zrobić w takich zajęciach wspólnych, jak piłkarze oszczędzać, komu tu docisnąć, czy on też już czuje się na tyle wyedukowany i doświadczony, że chce tutaj zamieszać. I może Sobolewski też coś powie, jak to było u Jerzego Brzęczka, albo przemyci jakąś myśl, bo ostatnio na pierwszej konferencji teraz przed spotkaniem z łódzkim klubem sportowym na początek kolega z Faktu zapytał o problemy, diagnozę, prawda, dlaczego Wisła tak gra. No i Sobol mówi na początku, że on nie będzie zdradzał, bo to rywale ma swoją. No ja potem zadałem trochę inaczej to pytanie i on mówił, a jednak powiem. Więc jak widać, można czasem coś wycisnąć z trenera Sobolewskiego. Trzeba sposobem podejść po prostu, jak to mówię. Dobrze, zostawmy sprawy sportowe, bo one są ważne, ale chciałem się też dowiedzieć czegoś na temat tego remontu stadionu, czy on w ogóle będzie, bo kibice pytali o to w komentarzach, zastanawiają się wszyscy, czy ten stadion będzie wyremontowany, kiedy będą mogli wejść kibice gości, jeżeli ten remont nie dojdzie do skutku i tak dalej, i tak dalej. Takich pytań pewnie można byłoby nasuwać, ale może zostańmy przy takim jednym, kiedy będzie coś wiadomo, co dalej. Tak, więc dzisiaj jest poniedziałek, 10 października, nagrywamy to po 20. I akurat jest dość świeża sprawa, bo było dzisiaj posiedzenie Komisji Sportu i Infrastruktury Rady Miasta Krakowa. Byli tam goście z ZIS-u, czyli tej miejskiej jednostki, która jest operatorem tego stadionu przy Rejmonta. I tak jak napisałem w moim tekście, oni swoje nadzieje, plany dotyczące tych inwestycji igrzyskowych, przede wszystkim stadionu, na razie opierają trochę na nadziei i wierze. Jak słuchałem wicedyrektora Dębowskiego, no to jakbym był, prawda, w niedzielę w kościele i mniej więcej tak to odebrałem, a wśród znajomych księży mam wielu, którzy jednak też stąpają twardo po ziemi, a w ZIS-ie tego nie widzę, niestety, w tym przypadku, bo tak jak rozmawiałem półtora tygodnia temu z dyrektorem Kowalem i on też mówi, że teraz w tym trzecim przetargu on wierzy, że znajdzie się oferta, która zmieści się w tym budżecie, mimo że te prace już są okrojone, te zadania, bo trzeba przyznać, że czas rzeczywiście jest trudny. Trafiło na, tak jak ten stadion ma pecha do różnych po prostu dat albo wydarzeń, to są drogie materiały. Te firmy, też ich nie jest dużo, jeżeli chodzi o taką pracę specjalistyczną, ale przestrzelić się o kilkaset procent z kosztami, no to jest coś dziwnego. Tutaj też kamyczek, po pierwsze, całościowo do miasta, ale też bardziej do rządu, że tak rzeczywiście to długo trwały te negocjacje całej tej umowy, że ona dopiero na wiosnę została teraz podpisana, rok przed igrzyskami tak naprawdę. Potem jeszcze ZIS jeszcze kilka tygodni czekał z ogłoszeniem tych przetargów. No i będąc pod ścianą, nie ma się co dziwić, że wykonawcy chcą więcej tych pieniędzy. Więc gdybym ja miał w tym momencie powiedzieć, czy ten stadion będzie zrobiony do końca maja, bo takie jest jakby założenie, że można te pieniądze do końca maja igrzyskowe wykorzystać, to powiedziałbym, że bardziej wierzę w tym momencie w bezpośredni awans Wisły do Ekstraklasy, niż to, że to będzie gotowe.
I w tym momencie jeszcze jest tak, że ten trzeci przetarg na stadion, na elewację i na te wszystkie instalacje jest ogłoszony. Otwarcie kopert jest dokładnie za tydzień, czyli 17 w poniedziałek. No i wtedy się dowiemy, co będzie. Ja się tam spodziewam kolejnych kwot powyżej 100 milionów złotych. Chyba, że ZIS ma jakieś, nie wiem, informacje tajemnicze, moce, że nagle przyjdzie jakiś wykonawca, który powie, ja wam to zrobię za tyle, ile chcecie, tam 65, jedziemy, od jutra wchodzimy, kupujemy tam aluminium, szkło i po prostu elewacja będzie piękna, cały Kraków będzie się przyglądał w tej nowej elewacji. Co do kibiców gości, no to w tym sezonie nie ma szans na to, bo takie też były założenia. Dlatego Wisła ma mniejszą stawkę za wynajem, że ta jedna trybuna cały czas jest wyłączona. Rozumiem. Chyba, żeby się okazało, że oni nie będą ostatecznie robić tego stadionu, co z jednej strony jest bardzo prawdopodobne, a z drugiej no też jakby stawia miasto troszkę w narożniku względem Wisły, tak? Bo oni podwyższyli im stawki takie całościowe za wynajem, bo niby tutaj inflacja i tak dalej, ale takim etapem końcowym miał być ten unowocześniony stadion. I te ceny tam były na początku lipca inne, teraz od września znowu jest podwyżka i potem kolejna podwyżka miała być na wiosnę, więc Wisła też, gdybym ja był tutaj zarządem Wisły, prezesem, to też bym twardo negocjował, jeżeli nie robicie tego, tego i tego, no to wróćmy do rozmów o po prostu o stawce, tak? Mhm. Bo co innego jest, że ktoś mi obiecuje Mercedesa, a nagle wchodzę sobie do Seicento. Jest różnica. Grunt, żeby jechało. Pewnie by jechało, ale to jednak za inną cenę, prawda? Jasne. Oczywiście, zaraz przejdziemy sobie do kolejnych tematów. Ja zachęcam do subskrybowania naszego kanału i do zostawienia łapki w górę. A teraz temat odejścia Jarosława Królewskiego z Rady Nadzorczej. Jak to odbierać mają kibice Wisły? Ja odbieram i nie jest to tylko przeczucie, ale powiedzmy jakieś tam informacje, że Jarosław Królewski jest wkurzony i na prezesa Nowaka i na Tomasza Jarzyńskiego, że ci partnerzy biznesowi zaczęli się okładać tutaj łopatkami w piaskownicy i on powiedział, sorry, ja nie będę dalej uczestniczył w tej zabawie. Z tego, co też udało mi się dowiedzieć, przynajmniej były w planach, że Jarosław Królewski już wysłał takiego maila, wiadomość do pracowników Wisły z podziękowaniami najprawdopodobniej. Chyba to już doszło. No i czekamy tak naprawdę, co Jarosław Królewski powie publicznie, bo on zapowiedział, że zrobi ten briefing, to tylko, że on też się troszkę miota, tak? Bo pisał jakieś tweety tam w piątek, potem je usuwał, tak? I tak naprawdę nie wiemy, kiedy to się stanie, bo on też miał pozytywny wynik na koronawirusa, źle się czuł, ale on też jakby przekazał, że on jest w stanie zrobić briefing, który być może od razu transmitowany na wideo, na żywo, że nie będzie to takie spotkanie jak z prezesem Nowakiem, które nie było nawet nagrywane filmowo, tak? Jeżeli chodzi o materiał filmowy, tam dziennikarze mogli sobie tylko dźwięk nagrać. Nikt chyba nawet nie pytał o możliwość wideorejestracji, ale nie robił też tego klub, tak? Jak w przypadku trenera Sobolewskiego, choć prezes Nowak siedział dokładnie w tym samym pomieszczeniu, tylko nie przy tym stole konferencyjnym, tylko w takim fotelu. Nie wiem, z czego to wynika, ale domyślam się, że prezes Nowak nie czuje się chyba dobrze w świetle kamer, tak jak ten pierwszy briefing był taki trochę jeszcze też we wrześniu, czy tam pod koniec sierpnia, był taki w luźniejszym gronie, że nie musiał patrzeć na to, jak się zaprezentuje przed kamerami. Chyba teraz jest tak też podobnie. Ale wracając do tego pytania, myślę, że Jarosław Królewski się bardzo się wkurzył i na podstawie tego usuniętego tweeta też ciekawe pytania się pojawiają, bo on tam wymienił, że beze mnie
z moim częściowym udziałem, albo tak, 100% nawet, akcjonariuszy. Nawet mam odpalonego tego tweeta, bo mam znalazłem. Tak, 100% Jarosław Królewski, tak. No to jest jakiś taki, powiedzmy, hit, tak, jeżeli chodzi o jakieś jego takie zapędy, ekspansje na Wisłę, ale czy go stać? Pojawiają się od razu takie pytania, co autor miał na myśli, czy pisał to na poważnie, skoro to usunął, albo czy, nie wiem, ktoś mu się włamał na konto, oczywiście tu pół żartem, pół serio, ale wiemy, co było w weekend z Ikerem Casillasem też, tak, więc i takie rzeczy się zdarzają, więc z niecierpliwością czekam na ten briefing i mam nadzieję, że Jarosław Królewski tu dotrzyma słowa. Też z klubu, jeżeli chodzi o pracowników, to no, dopływałem takie informacje, że oni znowu też mają trochę dość całego tego zamieszania. Usłyszałem nawet od jednego, że mógłby ktoś przyjść nowy, nawet nas tą swoją miotłą tu wszystkich wykurzyć, ale żeby był w spokój i żeby to jakoś miało ręce i nogi. To z jednej strony pokazuje to, jakie są też odczucia, atmosfera w tym klubie, ale z drugiej strony, i tutaj jest też dla nich plus, że ci pracownicy no to nie są tacy zwykli najemnicy, ale też na tej Wiśle im zależy, ale no też czują taką niepewność i nie wiedzą, co mogą robić, tak? No bo jeżeli właściciele kłócą się publicznie, tutaj Władysław Nowak publicznie mówi sprawdzam, organizując briefing, bo przecież to było przemyślane. Z tego, co wiem, to nikt z dziennikarzy jakoś, nie wiem, nie proponował tego briefingu, że my byśmy nalegali na niego. Ja idąc na ten briefing, który był pod konferencji trenera Sobolewskiego, byłem przekonany, że tam powie parę słów, czemu zwolnili Brzęczka, jakie są plany na dział sportowy. Oczywiście to pytanie u właścicieli padło, no i tu nagle Władysław Nowak zaczął wypuszczać, prawda? Bomba za bombą, strzał za strzałem. Potem była to widzieć na Twitterze, no i tak się to toczy. No niestety jest to dla takiego nawet wizerunku klubu straszne, to trzeba przyznać. Niestety. Bo dział marketingu, rzeczniczka, prawda, dział promocji, mogą robić swoje akcje i tak dalej, a wszystko jest zależne od właścicieli, bo to jest najbardziej mocne. I jak się popatrzy na frekwencję z ŁKS-em, to po pierwsze ostatnie wyniki, ale myślę, że niektórzy nie przyszli, bo też mieli trochę dość i chyba woleli włączyć Polsat. No, było to odczuwalne dość mocno, że jednak te 12 tysięcy to nie jest, powiedzmy, 18 tysięcy na meczu z Ruchem, bo tam było 22 tysiące, ale no, byli kibice Ruchu. No to, a wierzy pan w to, że Jakub Błaszczykowski byłby gotów oddać Wisłę, sprzedać swoje udziały, bo taki tekst też niedawno się pojawił chyba na Weszło, jeżeli dobrze kojarzę. Tak, nie czytałem go, ale gdzieś tam do mnie to doszło. Znaczy dla mnie Jakub Błaszczykowski jest bardzo tajemniczą postacią, bo on jest ogólnie zamknięty i to, co się mówi o tym, że ufa niewielu osobom i trudno mi jakby na podstawie jakichś tam doświadczeń i kilku spotkań z nim to wywnioskować, ale skoro są takie też głosy, że Jakub Błaszczykowski miał mieć jednak wpływ na to, żeby Jerzy Brzęczek odszedł, żeby nie był centrum uwagi w meczu z ŁKS-em, jeżeli chodzi o jakieś negatywne komentarze na trybunach, to dojdziemy do takiej sytuacji, dochodzimy może do takiej sytuacji, że nie wykluczałbym, że Jakub Błaszczykowski tą Wisłę jako współwłaściciel odda, bo on też powiedział to w maju na tej konferencji po spadku, która miała być takim wielkim planem, a okazała się wielką, wielką wtopą, że on jakby się kurczowo nie trzyma. Więc jakby jest to dla mnie całkiem realny scenariusz. Czy nagle by to spowodowało uzdrowienie Wisły? Wątpię. Jakby zareagowali na to kibice? Myślę, że byliby podzieleni, bo jakby ja najczęściej, z jakimi kibicami mam najczęściej do czynienia, to oczywiście są to kibice też tacy na żywo. Czasem się gdzieś sąsiada spotka i to też człowiek
wysuwa jakieś wnioski, ale nawet jest widać taką różnicę między kibicami twitterowymi a facebookowymi. To są zupełnie inne rzeczy. Twitter jest taki, powiedziałbym, jeszcze bardziej zaangażowany i on tam właśnie rozkminia, czy Leszek Dyja, czy inne taktyczne, prawda? Na Facebooku to jest taki, o fajnie, wygrali 3-0, a jak przegraliście, no to idźcie, spadajcie, prawda, nie kupię tam koszulki. Więc też jestem ciekawy, jakby to kibice odebrali, ale tak, krótko podsumowując, myślę, że ten scenariusz w tym momencie jest teraz dużo bardziej realny niż rok temu, tak? Gdyby nawet wtedy jakiś inwestor się mógł pojawić i zaoferował Baszczykowskiemu, że te udziały odkupi. Rozumiem. 24 sierpnia Władysław Nowak powiedział, cytuję, ja i mój wspólnik jesteśmy gotowi odkupić udziały. A 4 października, dlatego ja nigdy nie zamierzałem kupować akcji od tych właścicieli. No i teraz pytanie, chodzi tutaj o Tomasza Jarzyńskiego, podejrzewam. Czemu mają służyć takie wojenki właściciela, prezesa z właścicielem? Jeszcze takie wywlekanie to na światło dzienne. Jeden mówi to do prasy, drugi odpowiada na Twitterze. No naprawdę, jak dzieci w piaskownicy. Nie wiem, czy nie gorzej. No. Chciałbym to wiedzieć, o ile prezes Nowak jest dla mnie takim człowiekiem z krwi i kości, którym się już tam, nie wiem, kilkunastokrotnie witałem, rozmawiałem nawet po konferencji, pytając tak luźno, nie wiem, o firmę, o różne rzeczy, mając taki kontakt, to Tomasz Jarzyński to jest dla mnie pan z Twittera mimo wszystko cały czas, bo on się tak publicznie nie udziela. Pamiętamy, że jak już udzielał tych swoich słynnych wywiadów, to zrobił to tylko z dwoma dziennikarzami, których gdzieś tam sobie wybrał, tak? Czyli tam Michał Białoński z Interii, jeszcze też w Dzienniku Polskim było to Krzysztof Kawa, więc ten wywiad z Jarzyńskim nie robił go Bartek Karcz, tak? Który się na co dzień najbardziej z Wisłą zajmuje, tylko robił go Krzysztof Kawa. Oczywiście nic do Krzyśka tutaj nie mam, ale jakby coś to oznacza. Rozumiem, o to chodzi, rozumiemy. Tak, że to... Tomasz Jarzyński nigdy nie zorganizował sam na przykład jakiegoś briefingu, tak? A jak już wystąpił na jakimś wspólnym briefingu, to strzelał sobie samobuje, jak wiemy, w maju różnymi tekstami, jakby nas nie było. Więc nie wiem, czemu to służy, ale wygląda to bardzo fatalnie. Ja też zwróciłem na to uwagę, na to, co powiedział Nowak wtedy w sierpniu i co powiedział teraz o tych udziałach, odkupieniu. I nie wiem do końca, czy on wtedy miał na myśli mimo wszystko te udziały, bo u mnie w relacji na żywo, jak sprawdziłem sobie, no ona jednak na żywo jest pisana na szybko, sprawdziłem, że jakby my jesteśmy tam w stanie bardziej się zaangażować. Tak. Kiedy sprawdzałem to na Wisła Portal, a oni spisują tak bardzo, bardzo dosłownie, sprawdzałem też w Gazecie Krakowskiej, to tam nie było nic o udziałach. I ja też mam po części takie wrażenie, że prezesowi Nowakowi chodziło o to większe zaangażowanie, że będą mogli dosypać też tych pieniędzy jako właśnie Nowak Mosty, jako tych dwóch mniejszościowych wspólników. Ale to też jest kwestia właśnie do pytania prezesa Nowaka, co miał na myśli wtedy, a co miał na myśli teraz, bo zrobiło się duże zamieszanie. Ja rzeczywiście te dwa fragmenty zestawiłem na Twitterze, ale potem ostatecznie to usunąłem, bo nie byłem przekonany, czy rzeczywiście jest taki dysonans między tym, co mówi, czy myśmy źle go zrozumieli, tak, wtedy. Prezes teraz się tłumaczy, no, że nie ma tylu pieniędzy, żeby odkupywać te udziały, bo znaczy za udziały powinien zapłacić tam niewiele, bo to kilka tysięcy, to myślę, że my byśmy mogli kupić bez składania się, tylko tu jest też kwestia jakby zwrotu tych pożyczek, tak, to już są rzeczy milionowe. Z jednej strony, jak rozmawiam z ludźmi, którzy bardzo dobrze znają prezesa Nowaka i trzeba przyznać, że go chwalą za taką też prostolinijność, za rozwój firmy. No i oni mówią, że to, co on robi w Polsce, to jest jakiś jakby niewielka część tortu jego zamówień, tego portfela inwestycyjnego, który ma, że on tak najwięcej, ta firma zarabia na Chińczykach, na budowach w tamtym kraju, że tam wręcz podpisują miliardowe kontrakty, to nie znaczy, że tyle zarabiają, ale no jasne. Kwota całości jest taka. No ale wiadomo, no, firma Nowak Mosty ma 7 lat, jak dobrze pamiętam, może mieć jakieś różne, prawda, też zobowiązania, leasingi, nie wiadomo co. No i trzeba też to zrozumieć, ale to jeszcze jest kolejna kwestia też do pytania prezesa
Nowaka i ja chyba nawet zaraz po naszym nagraniu nawet myślę, chyba wyślę maila do Karoliny i czy prezes mógłby powiedzieć, czy naprawdę chodziło mu wtedy o udziały. Nie sprawdzimy, jak teraz co powie, bo może przecież jakoś naprostować swoją wypowiedź, ale jestem tego bardzo, bardzo ciekawy. No jasne. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem w podcaście Biegała Gwiazda pod lupą był dziennikarz Love Kraków, Michał Knura. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja mam taki apel do właścicieli Wisły. Wy się w końcu dogadajcie, bo my kibice mamy tego dość, tego waszych wojen twitterowych, tego waszego przepychania się. Wy się dobrze bawicie, mamy takie wrażenie, a tracimy na tym najbardziej my, czyli kibice, czyli ludzie, którzy kochają ten klub, którzy idą na mecz, którzy płaczą po porażkach. I myślę, że widzieliście to na ostatnim spotkaniu, jak przyszło tylko, w cudzysłowie, 12 tysięcy. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.